Hej, witam na 16 odcinku Dishonored 2. Jesteśmy w cesarskim konserwatorium i w zasadzie powinniśmy się kierować w stronę orakulu. To nam jest potrzebne. Nie jeszcze biuro pustoczki, tylko orakulu. I będziemy dokładniej zwiedzać to miejsce. Jak już unieszkodliwimy wszystkie wiedźmy, bo na razie szkoda na to czasu. Tylko te, co nam będą zawadzać po drodze. Do tego orakulu najlepiej iść tędy. W kucki. Dobra, my to wyłączymy. Ale do tego potrzeba nam pewnych rzeczy, czyli ja muszę iść na górę. Staramy się być niezauważeni. Czyli muszę iść do biura pustoszki najpierw. Najciekawsze jest to, że one też przesiadują sobie na tych żyrandolach. A jak ja je unieszkodliwię... No, chowaj się. Już mnie chciała zauważyć. Wilczarze! Niestety. Ja już się unieszkodliwiłam. Chyba za szybko. Ciekawe, czy ja zaraz będę czytywać. Propozycja od kustosza Haydena. Właśnie nie wiem, czy coś źle zrobiłam. Mój ogień płonie w szpiku Breny.
Biuro kustoszki coś przygotowało. Skończyłam porządki. Pani Breno, tak jak pani prosiła, przeniosłam audiografy do archiwum w piwnicy i posprzątałam przy orakulum. O co też pani prosiła? Słyszałam, jak inni mówią o starych soczewkach, które wyjęła pani z tego urządzenia orakulum po wypadku. Mówili, że ukryją te soczewki na zawsze na dnie oceanu. Nie spodobało mi się to, więc schowałam je w pracowni kukieł. Może kiedyś się pani przydadzą. Skończyłam resztę zadań, więc pójdę przygotować pani herbatę z ostu mlecznego. Dziękuję, że dała mi pani drugą szansę. Na pewno za jakiś czas poczuję obecność Delali i nauczę się magii, jak moje siostry z sabatu. Proszę mnie nie wyrzucać. Obiecuję, że panie i cesarzowa Delaila będziecie ze mnie dumne. Karina. Ashworth's journal might tell me more about why Delilah can't be killed. Audiografy Breny Ashworth zostały przeniesione do archiwum. Tak. Old. Niedokończony list do Delaili. Delailo, gdy nie możemy rozmawiać, piszę. Są rzeczy, które zrozumiesz tylko ty. Codziennie czuję, jak moja więź z pustką staje się coraz mocniejsza. Przeze mnie zaś twoja moc wzywa te, które chcą dołączyć do naszego sabatu. Nowe twarze, nowe głosy. Nasza więź jest silniejsza niż Brigmore, a jednak wydajesz się być tak daleko. Gdybyśmy były razem, powiedziałabym więcej. Czuję, jakbym mogła widzieć coś poza światem, w innym czasie i miejscu. Podniosłeś kurtynę, o której istnieniu nawet nie wiedziałam. O, Delailo, wiatr niesie dziwne i piękne podszepty. Jestem dozgonnie wdzięczna, że mogę być narzędziem w twoich rękach. Teraz, czy mnie się to uda cokolwiek tu zrobić teraz? Bo się pospieszyło. Tu jest orakulum. Prototyp, nagrania, a gdzie są soczewki? Pracownia kukieł. O, jest. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie chciałam, abyśmy dotarli. Czarny kościany amulet, zwinny. Co to było? Coś zwinnego. Zwinny zeskok. Nieco szybciej dochodzisz do siebie po upadku. Nic ciekawego. Co my tu mamy? Notatka o czarnym kościanym amulecie. Nowa wskazówka. Kościane amulety Breny Ashworth. Brena Ashworth nosi dwa kościane amulety. Jeden chroni ją przed przyzwanymi istotami i obraca je przeciw przywołującemu. Drugi zaś zabezpiecza przed pierwszym bełtem lub kulą wystrzelonymi z broni zamachowca. Chyba nie to miejsce. My musimy te soczewki zdobyć, bo bez nich ani rusz. Pracownia kukieł. Albo w końcu jestem tu, gdzie chciałam być. Strzałki usypiające. Niesamowici mechaniczni żołnierze.
moje kukły siostry zakonu wyroczni. O tak. I to gdzieś tutaj coś znajdę ważnego. These odd lenses might be linked to what Ashworth is working on. Jest. Nowy przedmiot i... Notatka Brenny Ashworth. Pierwsze soczewki, jakie opracowaliśmy z Dzindoszem na potrzeby orakulum, miały straszliwe wady. Zamiast skupiać energię pustki, rozpraszały je. Głowiem wypełniał mi hałas, a duchowa więź łącząca mnie z magią Delaili została niemalże zerwana. Nie ustanę w swoich staraniach, póki Sabbat nie przejmie kontroli nad siostrami zakonu wyroczni. Wiem jednak, że grozi mi przy tym śmiertelne niebezpieczeństwo. Stare soczewki mogą oznaczać mój koniec. Leżą na razie w moim warsztacie. Muszą jednak zostać zniszczone. If I can sabotage Ashworth's communion device, she'll be powerless. Właśnie. Nowa wskazówka. Odrzucone soczewki znajdują się w warsztacie. Nad jej biurem, ale już je mamy. Nowa wskazówka znowu. No to tylko teraz tak, jak ja ją już uspałam, czy to mi coś da? Co tu jeszcze jest ciekawego? Normalnie to jest masakra jakaś totalna. Dawaj ten audiograf. I meant nothing to my fine family. Beyond an advantageous marriage and years of childbearing. They promised me to a man three times my age who wheezed on about our wedding night. But a curious thing happened on the way to the altar, Delilah. From the first time I slipped out of the manor in the dead of night, there was no returning to my cage. Looking at the stars and drinking wine on a rooftop, I was free. Instead of seeing the overseers for marriage, I visited my father's banker and raced away from my old life toward Delilah. Those were the coven's glory days. Takie ciekawe losy Brenny Ashworth. Dobra, idziemy teraz. Orakulum, tutaj. Ja sobie zapiszę. No tak, to już czytuję. Drugi raz. Muszę wziąć ze sobą Ashworth. Gdzieś ona mi tu leży. Idziesz ze mną, koleżanko. Uśpię, żeby mi nie przeszkadzała. Dobra. Następna. Zużywają mi strzałki, France jedne. Now to activate it and sever Ashworth's connection to the void. All that's left to do is hit the switch, and Ashworth should be powerless. Yes.
Udało mi się. Trochę na opak, ale udało się. Things I could do. The touch of the void. Delilah. It was everything I had. I teraz wszystkie są uspane. Możemy spokojnie sobie tu łazić. Ale jeżeli któreś siedziała właśnie na tych żyrandolach, nie umiem nigdy tego słowa powiedzieć, to one w tym momencie spadają i giną, więc zobaczymy, czy będę mieć jakieś ofiary. Czy ty coś powiesz? I'm a threat to you now. To anyone. O, widzisz? I knew it. I'm a threat to you now. A nic więcej nie powiesz? To anyone. Naprawdę nic. Please. No. That's it. I'm done. That's it. I'm done. I'm no threat to you now. Dobra. To anyone. Zakon wyroczni podzielony. No i my teraz sobie będziemy tu zwiedzać. Teraz nic już nam tu nie zagraża. To idziemy tak. Jest tutaj co robić, jest co szukać. Idziemy na pięterko. Tu chyba gdzieś było. Formuła gdzieś była, ale dobra. Teraz sobie wszystkiego poszukamy. I tak właśnie lubię zawsze załatwić tą Brenę. Portret Jessamine. I remember how putting your hair up that way drove you mad, and how glad you were to take it down. Tu jedyne co, to mogą nam zagrażać wilczarze. Ale to też już specjalnie nie jest żaden kłopot. Teraz sobie zwiedzamy. Tutaj jest masakra jakaś. To jest takie disgusting, że ja normalnie nie mogę. O, ludzie. Dobrze, że da się właśnie mieczem rozwalać te ustrojstwa wstrętne z tamtej strony. O nie, ciebie też dopadnę.
mebli. Czy tu jest coś ciekawego? Nic nie widać. O, ale widać. To. Chyba były plany. A co nam to pokazuje? Nagranie pustoszki, bardzo ważne to jest. I ten prototyp, to później. Teraz idziemy. O, ludzie. Jak nie ma gniazda, to one już nie są takie agresywne. Disgusting. No, jeszcze tu. Akrobat. Szybkość spinania się zostaje nieco zwiększona. Okej, to sobie weźmiemy teraz. Teraz idziemy za dalszymi skarbami, 11 metrów. O Boże. Ile mamy? 3. I teraz to, co chciałam. Mignięcie. Mignięcie przekierowujące. Gdy celujesz mignięciem, pozostając bez ruchu, czas się zatrzymuje. Tak, to chciałam. O, właśnie. Dobrze. Prototyp. Nie wiem, gdzie iść najpierw. 51. Prototyp jest. Zielona Duchessa. I z tym prototypem to nie jest taka prosta sprawa. Ja muszę sobie to przypomnieć, bo ja trochę nie pamiętam. Tu nie mamy klucza, ale mamy tu. Tutaj jest pewne zabezpieczenie. I teraz, jak to działało? Mamy już kluczyk. Jeszcze sprawdzimy, co tu jest.
Jakby... Więc tak, ja zapiszę teraz. I użyjemy klucza, który powinien alarm zneutralizować. Teraz jak ja to wezmę? Jest. Mamy dla sklepikarza interes zrobiony, nie było. Tutaj to by się taki alarm włączył i taka masakra, a tak jest po krzyku. Wychodzimy. Co mamy teraz najbliżej? Tam. O, i teraz mamy... Teraz mamy fajne mignięcie. No nawet jak gdzieś nie dosięgamy, to i tak dosięgniemy. Sklepikarz już się pokazał. Windą pojechać. Czy ta winda będzie działać? Muszę sobie tędy tam już przejść. Tutaj wyjść. Tutaj. Tu jest ukryty amulet. Czarny amulet kościany. Przepastny duch za szybko znika. Zwiększony maksymalny poziom many. Dobra. To z czego zrezygnujemy? Tutaj. Przepastny duch. Muszę sobie dokupić więcej slotów. No i takie fajne przejście. Gdzie najbliżej? 76. 36. To idziemy na tył. Osiemnaście. One sobie tu wszystkie śpią. Ciekawe, czy mi któraś zginęła. Chyba 200 to nie, ale tu. Tu. Co ja tu jeszcze znajdę?
poziom niżej się dostać. Mają małą bramę światła. Technologia sokołowa i nowa era. W sumie France robiły bramę światła, no. Schody do piwnicy. Proszę. Tu jeszcze czekają nas bardzo ciekawe rzeczy. Ale i tak idę trochę chaotycznie niestety. Łatwo palnie. Muszę też uważać, bo tutaj też były wiedźmy. Żeby one mi nie zginęły teraz przez przypadek. Są skarby i teraz tu się dostać. Właśnie tu ostrożnie, bo tu wiedźma nie żyje. To będę mieć jakąś na sumieniu. Trudno. Rozmyślania o podróży do Pandyzji. Ja nie wiem, czy ona... Ona mi teraz zginęła. Ta jest nieprzytomna, ta nie żyje. No trudno, musimy z tym żyć. Jak się tutaj dostać? Klucz do archiwum znajduje się w biurze ewidencji. Czy ja nie mam czasem tego klucza? Mam. No pięknie. Nie macie coś? Dobra. Mamy jedną runę. I teraz będziemy przeznaczać na kraftowanie. Gdzie to było? Tu. Ale mamy za mało. Dobra. After Delilah fell to the assassin Dowd, her magic was lost and the coven scattered. I made a new life in Karnaca. Then I heard her whispering from the void, leading me to the Duke, who heard those same whispers.
Together we work to bring Delilah back into the world, changing the Empire from the home of Aramis Stilton, 3 years ago. Across the aisles, all of us who'd been with her at Brigmore and before, we felt the magic return. Others joined, new faces, new blood. Now, Delilah is immortal, forever. She holds Dunwall, and we've turned to corrupting Killer Order. The Overseers take guidance from their prophetic sisters, and soon we'll influence their dreams and visions. I odkryliśmy rolę Ashworth. Tu jest jeszcze obraz. No właśnie, trzeba się do niego dostać tędy. Obmyłam jej serce trucizną. Obrazy Delaney są zupełnie inne od obrazów Sokołowa. Rozmyślania o podróży do kondycji. To tutaj jest jeszcze jeden amulet, ale nie wiem czy... Czy ja wszystko wzięłam, bo tu... Tu już nie wrócimy. Jaki będziemy mieć poziom chaosu? No to jest pytanie. Wielorybia kość potrzebne są do kraftowania amuletów. Czy tu mamy klucz? O, to jest pytanie. Nie. Ja tu nie mam klucza. To jest niemożliwe. Można zniszczyć. Aha, no zaraz je zniszczymy. Coś czuję, że chyba nie wiem, którą by tu wejść. No to sobie zniszczymy. Mamy ten... mina ogłuszająca. Rzep granat, o. No, ledwie to przeżyliśmy, bo akurat wybrał mi się nie ten, co chciałam. Zwykły granat. No, nie to miało być grą. Kościany amulet. Dobry apetyt. Co to było? Żywność przywraca więcej zdrowia. Nie, nie. Rozmyślanie o podróży do Pandysji. Kluczek. Klucz do archiwum. Zamknięcie konserwatorium przedłużone. No i tu więcej już nic. Tak, to jest na pewno sklep. Albo to jest sklep. Bo to nie jest sklep, to gdzieś przegapiłam.
coś ciekawego. To chyba już nic. Akurat tu nic się nie da otworzyć, naprawdę. Insane. Jak ja się mam tutaj dostać? Zawsze tak jest, że na końcu szuka się nieskończoność, nie wiadomo czego. O, już znalazłam. Tworzenie amuletów. I teraz. Wiedźmie wyroby. Niższa szansa na spaczenie amuletów z 3-4 cechami. Synergia. Tą samą cechę można wykorzystać w stworzonych, myślanych amuletach do 4 razy. To chcę, to. Więc jeszcze zbieramy. Dobra. Zbieramy dalej. Fajnie w ogóle w tej rozgrywce. To mi nie brakuje many. Bardzo ciekawe. Czyli tak, to jest runa w sklepie. I więcej już nie ma. Także wychodzimy. Megan. Do sklepikarza. Jakby sobie stąd najwygodniej wyjść? No nie. Tam jest okienko. Czy ja to przeżyję? W ogóle to ja tamtej strony jeszcze nie przyjrzałam. Warto by przejrzeć, tamtędy nie przyjdziemy, ewidentnie. A tu jest niewyłączona brama światła. Ona jest zasilana.
to ustrojstwo jest zasilane. Dobra. Idziemy tak, jak przyszliśmy. Olewamy bramę światła. Jeszcze sprawdzę, czy tu nic nie zostało. A, na pewno coś. No i będę mieć tą martwą wiedźmę. Trudno. Jakoś to przeżyjemy. No ja w ogóle to tak jeszcze tamtej strony nie przyjrzałam. Czy ja bym teraz sobie przeszła tu skrótem? Ja mam teraz lepsze mignięcie ze względu na zatrzymanie czasu. Teraz powinniśmy sobie poradzić. Albo nie. My nie poradzimy sobie tędy. Trzeba lecieć na dół. Użyjemy sobie tak jak tu przyszliśmy. Uciekliśmy, ale ja jeszcze nie byłam tutaj, wydaje mi się. Jeszcze tu nie byliśmy. Bałam się właśnie, że coś pominęłam, ale tu nie ma nic ciekawego. Niemożliwe, żadnych planów, nic. Tylko jakieś owocki. Jestem w szoku. Strata czasu. Sklepik też. Naprawdę spadłem. Nie szkodzi. Tu nikogo nie ma. Wszystkich wykończyłam. Jeszcze rzut. Czy coś jest? To jeszcze nam zostało obrabowanie sklepu.
Nie pamiętam, jak obrabować sklep, ale zaraz sobie przypomnę. Najpierw interesy. Sorry, we're closed. Naprawdę? All right, we're open, but please make it quick. Welcome back. I see you found the prototype. Your acquaintance didn't make it. It is a risky line of work, I'm afraid, but let's not dwell. I expect you'll be interested in payment. First, your finder's fee, of course, and if you like, I can draw up some schematics based on the prototype, something you can use to modify your tools. And as a token of my appreciation, a discount at the shop. A fair deal. Normalnie jak on tutaj srebrem sypnął. What a pleasant surprise to see you again. O, mamy złote plany. Bełt dawnego skowytu oślepia przeciwników, zmusza wiedźmy do ucieczki. Możemy wybrać zawsze jedno z nich. Bloodflies are worse here than any district in Kanaka. And it used to be such a prosperous district too. Let's see. I have some upgrade plans for your gear. Gwoździe do trumny. Bardzo szybkie przeładowanie bełtów. A tutaj... Bełt dawnego oślepia przeciwników, zmusza wiedźmy do ucieczki. Oślepia przeciwników, zmusza wilczarzy do ucieczki. Wiedźmy. Dobra, bierzemy to. No need to wrap it for you, I suppose. To za 700, to na razie się wstrzymamy. Tutaj któreś były nabój magnetyczny, a nabój chwilowo zakłóca działanie mechanicznych żołnierzy. To weźmiemy, to będziemy mieć z nimi do czynienia. Excellent choice. Co tutaj mamy? I look forward to the day when I can reopen my gallery. Tak, bierzemy miejsce na amulety. I'm certain you will be satisfied with your purchase. Co kasowe, nie. Pojemność kuszy. Dlaczego nie mogę mieć strzały? Bez tego to jest kompletnie bez sensu. The district is so quiet since the conservatory was closed. Granat kontaktowy. Ale nie. Każda mina ogłuszająca działa o jeden raz więcej. Tak. I te ostrze sprężynowe będziemy używać na mechanicznych żołnierzy. Dobra, co tu jeszcze? No to weźmiemy to... Bardzo szybkie przeładowanie bełtów. I'd love to know who made that mask. Very interesting. No, a teraz tu kupujemy. Jest 8. Tak, tu bierzemy jedno. Resztą ukradniemy oczywiście. Visit again soon, and keep a close watch on your coin. I teraz tak, jak tu się do niego włamać? Do niego wejdziemy inaczej. Why do you cover your face? What do you want? O, to musimy strzelić w to miejsce. Take a look around. Hmm.
Tak, i teraz nam to umożliwi włamanie się do sklepu. Tutaj tych osiłków też zneutralizowałam, ale ktoś tu jest. No to musimy przepłynąć teraz, tak mi się wydaje. Zapis. Nie. Jak to było? A, tu coś było z tym. I told her once, I told her a thousand times. It ain't my job to check on the grinders. Sometimes I think she's deaf on purpose. Tu brakuje chyba nam zaworu. I need new boots. Just don't fit right. Oszaleję od nich, po prostu oszaleję. Szukam. Jest. No, wiedziałam. Sorry, we're closed. Tak. Wiedziałam, że tu będzie ten zawór. Dishonored bez zaworu jest Dishonoredem straconym. A ja nie mogę z tym. Dobra, puść to. You've been found guilty of standing in my way. Muszę unieszkodliwić. Nieprzytomny. I znowu muszę was sprzątać. Takie to nudne. Ale dużo ich załatwiliśmy za jednym zamachem. Idziecie tutaj, no. Do wesołej gromadki. Przedłużacie mi tylko tutaj robotę, no. Całkiem bez sensu, a miało was tu nie być. Dopiero co grę właśnie chwaliłam za nierespienie wrogów w nieskończoność, no i tutaj taki ząg. Ale te miny ogłuszające fajnie działają. Teraz to chyba ich 6 załatwiło. Albo 5, w każdym razie no dużo, jak na jedną.
Ale teraz w końcu mogę już iść. Nie wiem, czy ci zaś tutaj nie będą przeszkadzać. No i teraz to sobie otworzymy. No i czas obrabować sklep. Sprawdzimy, czy tu jest coś ciekawego. Nie ma nic ciekawego. To tak, zapis. Aha, no i strzałkę muszę sobie przygotować. Chociaż chciałabym się strzałkę oszczędzić. Przez zatrzymanie czasu go załatwimy. District is so quiet since the conservatory was closed. Automatycznie to się wszystko zamyka, to jest niesamowite. No i ty idziesz sobie tu odpocząć. Może nie przy tej dziurze, bo jeszcze spadniesz. Dobra. I teraz zbieramy skarby. To był bogaty sklep. Czy tu jeszcze coś mamy? Tak. No tak. Właśnie tak się dzieje, jak się wali w granat. Ale przeżyliśmy to. Dobra. Co tutaj jest? Dziennik sklepikarza. Będzie znowu mi brakować strzałek. I mikstur. No dobra. No tylko jedno. Czemu tylko jedno? Runa. Ile mamy? Trzy. I do kraftowania. Dać mi to. I teraz tak. Synergia tworzenia. Te same cechy można wykorzystać w stworzonych kościanych amuletach do 4 razy. Wskazówki strategiczne przy tworzeniu nowych kościanych amuletów. Te same cechy można wykorzystać właśnie do 4 razy, bo ja chcę mieć odzyskiwanie strzałek. Bierzemy. Dobra. Tylko jeszcze nie trafiłam na taki amulet właśnie. Strzałek usypiających mam komplet? Naprawdę? Ale te... Nie masz palny? No, nie ma.
to wszystko. Idziemy do Mega. Gdzie tu te drzwi były? Trzeba wyłączyć ten... Boże, ten strop, bo tam nic nie widać. Tu są drzwi. Także sklepik obrabowany. Mega, gdzie jesteś? Idziemy do ciebie. Tędy nie przejdę. Czy na tej łodzi coś ciekawego zostało? Nie. I jedziemy. So it's done. Ashworth won't be a problem anymore. Good. But Corvo, there's something else. Back when I lived in Dunwall, I did things that I'm not proud of. You live long enough, that happens. Yeah. But what I did is worse than most. I knew Delilah and Ashworth. Bought into their bullshit. Which led me down a bad road. To be honest, before all this, I thought Delilah dead. I don't want to get into it right now, but I felt like you should know. There are things I regret, Corvo. Whatever happened in Dunwall was a long time ago, Megan. I wish it felt like that. Seems like yesterday. Are you ready to leave now? Yes. Yes, let's go. Take me back to the dreadful whale. Another step toward the Duke of Cirkonos and Delilah. No i zabójczość, ale ogólny poziom chaosu niski. Tak, ta jedna wiedźma nam zginęła. No trudno. Tak to bywa. Co znaleziono? Ale za to wszystko znaleźliśmy. Bardzo fajnie. Wszystkie runy, kapliczki, amulety, monety. Całkiem. No mogłoby być więcej. Obrazy wszystkie i plany wszystkie. A teraz specjalne zadania. Twarde negocjacje. Wynegocjowano najlepszą cenę za prototyp Rosenbarrowa. Dość tego wiedźmostwa. Udało ci się zerwać na zawsze więź Breny Ashworth z magią Delilah. Czarnorynkowy włam. Udało ci się wejść do czarnorynkowego sklepu przez kanały. Szpiegujący rewidenci. Znaleziono przyczółek, z którego wicerewident Bern szpiegował Brenę Ashworth. Kontynuuj. Raz groźna wręga, spotkaj się z Antonem Sokołowym i przedyskutuj z nim, co robić dalej, a następnie popłyń łodzią do dzielnicy pyłu. O, to lubię też tą lokację. 3 years ago, Delilah was laying her plans. The Duke's people gathered at the home of a mine baron named Aramis Stilton to commit some horror in her name. I need to know how they made her immortal. But where was I 3 years ago, letting Emily daydream through council meetings, teaching her fencing and back alley fighting? I always expected an enemy we could put down with a sword. Soldiers, spies, assassins. Instead, we got something else. Beyond the pale, beyond the natural world. Instead, we got hit by someone like me. No i jesteśmy na groźnej wręce, ale w tym miejscu się pożegnamy. Będziemy tutaj czytać sobie już w następnym odcinku. Mało coś pamiątek tu mam. Także jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górze. Subskrypcję. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa!